Widać ich było z lotu ptaka, a nawet z samolotu. Radośnie tłumnie i piknikowo, nowotarskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną chatka świętowało 35-lecie swojego istnienia. Takie jubileusze organizowane są co pięć lat i organizowane będą nadal. Gwarantują to ludzie, którzy swoim sercem i pracą zbudowali wzorcowe dla całej Polski centrum pomocy dzieciom, teraz i osobom dorosłym dotkniętym różnymi deficytami. Szerzej o tym jubileuszu, działalności ośrodka i planach na przyszłość w następnym programie.